Witam ponownie. Kontynuuję temat zasada zachowania pędu w dwóch wymiarach. Przypomnę trochę to, co do tej pory udało się nam obliczyć. Problem polega na tym, że mamy kulę o masie 10 kg, kulę A, która ma prędkość skierowaną wzdłuż osi X, ta wartość prędkości wynosi 3 metry na sekundę i uderza w dwukrotnie mniej masywną kulę o masie 5 kg w taki niecentralny sposób. W wyniku tego zderzenia kula A odskakuje z prędkością o wartości 2 metry na sekundę, ale ta prędkość jest skierowana w stosunku do osi X pod kątem 30 stopni. Rozłożyliśmy prędkość po zderzeniu kuli A na dwie składowe, składową pionową VAY i składową pionową VAX, tutaj może poprawimy wyraźnie, że to jest VAY i składową poziomą VAX. Mamy je tutaj zapisane, VAX, VAY. I następnie zastosowaliśmy zasadę zachowania pędu wzdłuż osi X i wzdłuż osi Y. Po zastosowaniu tej zasady zachowania pędu wyznaczyliśmy wartości prędkości kuli B po zderzeniu wzdłuż osi X i wzdłuż osi Y. Prędkość wzdłuż osi X kuli B to jest to, 2,54 m na sekundę, a wzdłuż osi Y prędkość kuli B, wartość prędkości kuli B wynosi minus 2 metry na sekundę. Minus 2 mówi nam, że ta prędkość jest zwrócona przeciwnie do prędkości kuli A po zderzeniu, czyli w dół. Możemy sprawdzić, czy rzeczywiście zasada zachowania pędu jest w tej sytuacji spełniona, obliczając pęd wzdłuż każdej z tych osi przed zderzeniem i po zderzeniu. No więc po kolei pęd początkowy wzdłuż osi X to jest po prostu pęd kuli A, czyli masa kuli A razy prędkość kuli A, czyli 10 razy 3 kilogramy razy metr na sekundę, czyli 30 kilogramów razy metr na sekundę. Pęd wzdłuż osi X po zderzeniu, czyli Px' to jest pęd kuli A po zderzeniu, czyli masa kuli A razy prędkość kuli A wzdłuż osi X po zderzeniu, czyli prim, plus masa kuli B razy prędkość kuli B wzdłuż osi X po zderzeniu, czyli prim. Wstawiamy, mamy znowu 10 razy VAX, czyli pierwiastek z 3. Dodać masa kuli B 5 razy prędkość kuli B wzdłuż osi X, czyli razy 2,54. To wszystko znowu to są kilogramy razy metr na sekundę. Jak to sobie przeliczymy na kalkulatorze, to otrzymujemy również 30 kilogramów razy metr na sekundę. Widać więc, że wzdłuż osi X rzeczywiście prędkość, pęd wzdłuż osi X przed zderzeniem jest równy pędowi wzdłuż osi X po zderzeniu. A jak to będzie wzdłuż osi Y? No, wzdłuż osi Y pęd początkowy był równy 0, a pęd końcowy wzdłuż osi Y, czyli Py' to będzie masa kuli A razy prędkość kuli A wzdłuż osi Y' dodać masa kuli B razy prędkość kuli B wzdłuż osi Y'. To będzie w takim razie równe 10 razy prędkość kuli A wzdłuż osi Y. 1 dodać masa kuli B, czyli 5 razy minus 2 i oczywiście to wszystko
kilogram razy metr na sekundę. 10, 5 razy minus 2 to jest minus 10, 10 minus 10 daje 0. Można jeszcze dopisać dla porządku kilogramów razy metr na sekundę. I jest to to samo, co było przed zderzeniem, czyli znowu mamy spełnioną zasadę zachowania pędu, czyli pęd przed zderzeniem tego układu jest równy pędowi po zderzeniu. No dobrze, skoro została już wyznaczona prędkość wzdłuż osi X i wzdłuż osi Y, to czy udałoby nam się wyznaczyć całkowitą prędkość kuli B po zderzeniu? No, narysuję najpierw tę prędkość. Wiadomo, że prędkość całkowita to jest wektorowa suma prędkości wzdłuż obu osi. Czyli to będzie przekątna tego prostokąta w tym wypadku. O, to jest prędkość kuli B po zderzeniu, czyli prim. Czy umiemy znaleźć wartość tej prędkości? No oczywiście, że tak. Mamy tutaj w tym miejscu kąt prosty, czyli wartość prędkości VB' możemy obliczyć z twierdzenia Pitagorasa. Zróbmy to w takim razie już na zielono. VB' będzie równe pierwiastkowi kwadratowemu z VBX' dodać VBY' kwadrat do kwadratu i do kwadratu. Czyli jak wstawimy wartości, VBX to jest 2,54 do kwadratu, dodać minus 2 do kwadratu to jest 4. Oczywiście tutaj mamy pierwiastek z metrów kwadrat na sekundę kwadrat, czyli będą metry na sekundę. Po obliczeniu tego pierwiastka otrzymamy w przybliżeniu, już obliczamy szybciutko, VBY będzie równe 3,2 metra na sekundę. Mamy więc wartość prędkości kuli B, no ale to nie wszystko, żeby wszystko wiedzieć na temat prędkości tej kuli, ponieważ dobrze by było również znać kąt w stosunku do na przykład poziomu, nazwijmy ten kąt kątem teta, pod którym ta kula się nam przemieszcza czy turla, ten kąt teta. Jak znaleźć kąt teta? No, najlepiej z funkcji trygonometrycznych. Możemy zastosować dowolną funkcję trygonometryczną, długości wszystkich boków są nam znane. Zastosujemy funkcję sinus. Sinus to jest stosunek przyprostokątnej naprzeciwko kąta do przeciwprostokątnej. No i w takim razie zapiszmy sobie tutaj sinus kąta teta. Sinus kąta teta to będzie wartość prędkości w kierunku y', prim oczywiście, do wartości całej prędkości vb. Tutaj nie muszę pisać modułu, dlatego że nie jest to wartość ujemna. I w takim razie to jest 2 metry na sekundę podzielone przez 3,2 metra na sekundę, to jest równe 0,625 tysięczne. No to wiemy, ile jest sinus, a jak wiemy, ile jest sinus, to z funkcji odwrotnej możemy znaleźć kąt. Funkcja odwrotna do sinusa nazywa się arcus sinus i teraz tutaj wstawiamy wartość tego sinusa, czyli 0,625 tysięcznych. Funkcja arcos sinus mówi nam, dla jakiego kąta wartość sinusa wynosi właśnie 625 tysięcznych. Można użyć kalkulatora naukowego, gdzie najczęściej zamiast arcos sinus jest sinus do minus pierwszej, co nie oznacza, że to jest 1 nad sinus, tylko że to jest funkcja odwrotna do funkcji sinus.
ewentualnie z tablic fizycznych, ewentualnie z wyszukiwarki, na przykład Google, gdzie jak wyszukamy sobie arcus sinus, to znajdziemy wartość arcusa sinusa dla 0,625 i jak go znajdziemy, to okazuje się, że ten kąt w stopniach już wynosi 38,7 stopnia. Wróćmy do rysunku. No i w takim razie wiemy, że po pierwsze VB ma wartość około 3,2 metra na sekundę. Mogę tutaj napisać. Nie piszę znaku równości, bo tu jest znak wektora. Nie wolno mi tego wtedy zrobić. 3,2 metra na sekundę. A ten kąt teta ma wartość 38,7 stopnia. Wiemy w zasadzie już wszystko na temat tego, w jaki sposób nasza kula po tym zderzeniu z kulą A będzie się poruszała. Zauważmy, że w każdym z kierunków wartość prędkości jest większa niż kuli A. No i to łatwo wyjaśnić. Jeżeli na przykład wzdłuż osi Y pęd początkowy był 0, a końcowy musi być też równy 0, a kula B jest dwa razy mniej masywna, ma dwa razy mniejszą masę, no wartość prędkości w tym kierunku musi być w takim razie dwa razy większa. Z kolei tutaj wzdłuż osi X też wartość prędkości kuli B jest nieco większa, tak żeby suma pędów wzdłuż osi X, co sprawdziliśmy zresztą, była taka sama jak pęd kuli A przed zderzeniem. W ten sposób zastosowaliśmy zasadę zachowania pędu do znalezienia całkowitej prędkości, czyli zarówno wartości, jak i kierunku, w jakim będzie się poruszała nasza kula B. Tak wygląda zastosowanie zasady zachowania pędu w dwóch wymiarach.